To wyjątkowa atrakcja dla kibiców Śląska, to także wyjątkowa wystawa dla historyków futbolu i ludzi, którzy przed laty uczęszczali na mecze Chluby Wrocławia. Na wystawie po raz pierwszy zaprezentowane zostały zarówno zbiory przechowywane w klubie Przyoporowskiej, jak i eksponaty przekazane przez sympatyków, materiały archiwalne z zasobów archiwum i kolekcja pamiątek fizjoterapeuty drużyny Jarosława Szandrocho. Można przyjrzeć się starym proporczykom, programom meczowym, wystawiane są także koszulki wrocławskich zawodników, te obecne i sprzed lat, oraz zdjęcia. Zwiedzający mogą również z bliska zobaczyć Puchar Ekstraklasy zdobyty przez Śląsk w 2009 roku. Ogromną atrakcją jest także dokument z 1947 roku potwierdzający zarejestrowanie klubu pod nazwą Śląsk. Swoje miejsce pamięci ma także legendarny zawodnik wrocławskiego zespołu, do tej pory z nim związany Janusz Sybis. Jedna z gablot w całości poświęcona została najlepszemu piłkarzowi w historii naszego klubu, który w barwach Śląska rozegrał blisko 600 spotkań ligowych i pucharowych. Wystawa będzie czynna jeszcze dziś. Wstęp na nią jest bezpłatny.